Omega 7. Puszka Pandory. Projekt Abel. Czarna karta w historii Fundacji. We wcześniejszym odcinku ze serii Skip omówiony został oficjalny proces powstania i upadku mobilnej formacji operacyjnej Omega 7. Specjalnej jednostki, która miała na celu użycie SCP-076 jako broni. Broń ta wymknęła się spod kontroli i pozabijała wszystkich pozostałych członków MFO. Karygodny błąd, który doprowadził do zdetonowania głowicy nuklearnej w ośrodku przechowawczym, w którym stacjonował Abel, SCP-076. Wszystko zostało zatuszowane i nie wspomina się o tym więcej. Ale to tylko oficjalna wersja. A jak było naprawdę? Czy Abel naprawdę pozabijał wszystkich swoich towarzyszy? Dlaczego SCP-105 Iris wyszła bez szwanku? Kto tak naprawdę był mózgiem Omegi 7? W tym odcinku przyjrzymy się prawdziwemu powodowi upadku Puszki Pandory. Incydentowi 0. Incydent 0 to pięcioczęściowe opowiadanie autorstwa doktora Kleffa, oryginalnego autora wpisu o MFO Omega 7. Znajduje się ono w kanonie Resurrection, które opisuje, co wydarzyło się 9 lat po upadku Puszki Pandory i o tym, jak Rada O5 decyduje się na wznowienie tego projektu pod nazwą Alpha 9. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć szczegółowe materiały na temat tego kanonu i tego, jak powstaje na nowo Puszka Pandory, a w zasadzie jej nowy odpowiednik o nazwie Ostatnia Nadzieja, koniecznie dajcie znać w komentarzu i zostawcie pozytywną ocenę pod tym filmem. A teraz do dzieła. Poznajcie bohaterów naszej historii. Beatrice Maddox, którą możecie kojarzyć jako agentkę, której udało się zabezpieczyć SCP-166, oraz agenta AA, Adriana Andrewsa. Są oni członkami Puszki Pandory, a dziennik agenta AA znajduje się jako osobne opowiadanie na stronie SCP i mówi nam szczegółowo o tym, jak czuje się zwykły człowiek, który dostał się pod szkolenie Abla. Jeśli chcecie film o tym dzienniku, również dajcie znać w komentarzu, będę wdzięczny. Tak więc, o pierwszej nad ranem do agentki Maddox, będącej akurat na urlopie, dzwoni telefon. Tak się składa, że akurat w jej łóżku znajdował się również nasz agent Andrews. Nie pytajcie dlaczego, to ich słodka tajemnica. Rozmowa telefoniczna agentów z ich przełożonym tyczyła się Iris, SCP-105, która była członkinią Omegi 7. Była, bowiem została z niej wydalona jakiś czas przed samym wydarzeniem, a w momencie incydentu 0 miała najprawdopodobniej około 15 lat. Okazuje się bowiem, że Iris zbiegła z ośrodka 17 z pomocą doktora Dantensena, który od dłuższego czasu sympatyzował z kobiecymi obiektami SCP i jego kruche sumienie sprawiło, że porwał się na czyn uwolnienia niektórych z nich. Otrzymał za to oczywiście surową karę. Agent Andrews wraz z partnerką wyruszają na lotnisko, na którym SCP-105 oczekuje samolotu, by uciec jak najdalej. Ten jednak nie przylatuje. Spóźnia się już godzinę, a lotnisko nagle opustoszało. Podejrzane. Dwie postacie w czarnych płaszczach podchodzą powoli do Iris. Jedną jest urokliwa, acz sprawiająca wrażenie silnej kobieta, a drugą niewysoki mężczyzna z lekkim brzuszkiem piwnym, wyglądający na bardzo zaspanego. Adrian wita się z Iris i tłumaczy jej, że muszą ją zwrócić do placówki fundacji. Ona jednak opiera się, mówiąc, że dr Dantensen powiedział, że jej moce zniknęły i może wyjść na wolność. Warto wspomnieć, że zdolności SCP-105 opierają się na przenikaniu przez zrobione przez siebie aparatem firmy Polaroid zdjęcia do miejsca, w którym zostały one zrobione. Iris tłumi wściekłość i smutek, ledwo powstrzymując łzy, a Adrianowi nie pozostaje nic innego do wyboru jak szantaż. Wie bowiem, że dr Dantensen sfałszował dokumenty jedynie po to, by umożliwić dziewczynie ucieczkę. Mężczyzna rzuca zdjęcie z Polaroida na ziemię i przykłada pistolet do swojej skroni. Dobra, próbowaliśmy zrobić to sposobem Beatrix. Teraz zrobimy to moim sposobem. Policzę do 3, a potem strzelę sobie w łeb. Możesz mnie powstrzymać, jeśli użyjesz swoich zdolności. Iris zrozumiała, że to nie żart. Osłupiała. 1, 2... Błagania Iris, żeby Adrian przestał liczyć, były bezskuteczne. 3. Rozległo się głuche kliknięcie, a Iris upadła na kolana, w jednej dłoni zdjęcie, a w drugiej zawleczka z pistoletu Adriana, po którą sięgnęła przez owe zdjęcie. Chwilę później cała trójka zmęczona i pełna w emocjach znalazła się w nieoznakowanym czarnym helikopterze, który zaraz potem odleciał z lotniska. Wszystko zgodnie z planem. Dokąd lecimy? Zapytał pilot. Gówno mnie to obchodzi, byle jak najszybciej do najbliższej placówki fundacji. W takim razie lecimy do Yellowstone. To będzie parę godzinek. Adrian opuścił kokpit i usadowił się wygodnie. Iris nienawidziła go za to, co zrobił, wiedział to. Ale nie mógł inaczej postąpić.
W swoim czerwonym notatniku zapisał: misja odzyskania SCP-105 zakończona sukcesem. Zapisuję jako odzyskana pod bólem porównywalnym do śmierci od SCP-173. Chwilę potem Andrews oddał się odpoczynkowi i zmorzony snem kołysał się wraz z helikopterem. Gdy docierali już do placówki w Yellowstone, pilot obudził pasażerów. Gdy docierali do placówki... jakiej? Co? Wszyscy nagle zdaje się, że zapomnieli, dokąd lecą. Zapomnieli, że ta placówka w ogóle istniała. Coś było nie tak. I wtedy właśnie góra pokryta śniegiem, do której zmierzali, a w której znajdowała się placówka fundacji, wybuchła białym szumem. Zniknęła z rzeczywistości. Adrian obudził się chwilę później, stracił przytomność, uderzywszy się w głowę o ścianę przez turbulencję. Beatrix upewniała się, czy wszystko z nim w porządku. On jednak wiedział, że dosłownie nic w tym momencie nie było w porządku. Szybko skorzystał z komunikatora, żeby skontaktować się z ludźmi w placówce. Odebrał przyjaciel Andrewsa, całe szczęście. Jednak wszystko, co słyszał, szumiało. Wszystko, co mówił, szumiało. Cała rzeczywistość szumiała. Głos mężczyzny, którego przed chwilą słyszał, zniknął. Wyparował z pamięci Adriana. Cała placówka fundacji zniknęła, a on nawet nie pamiętał już jego imienia. Teraz pozostała tylko jedna rzecz do zrobienia. Poinformuj Radę o 5, że właśnie nastąpiło wydarzenie restrukturyzacji klasy CK. Tymczasem w kwaterze o 5 panował chaos. Nikt nie wiedział, co się dzieje, oprócz jednej osoby. 10. Raport. Odezwał się o 5-1, gdy hałas zelżał. Dziesiątka, zwany również archiwistą, jako jedyny miał pojęcie, co się wydarzyło, gdyż jego głównym zadaniem jako członka Rady O5 było monitorowanie rzeczywistości w przypadku jej ewentualnej restrukturyzacji. Jego wszystkie przygotowania i notatki właśnie w tej chwili przydadzą się najbardziej. Szczupły mężczyzna o oliwkowej cerze i kruczoczarnych włosach do ramion odezwał się, mówiąc, iż w jednej z placówek nastąpił incydent przy pracy z SCP-2000, Deus Ex Machina. Ale moment! Odezwał się o 5-9. Przecież nie mamy SCP-2000! Numery specjalnych czynności przechowawczych sięgają jedynie do SCP-999. Teraz tak, ale 3 godziny temu było inaczej. Straciliśmy ponad 2/3 SCP, które przechowywaliśmy. Ktoś krzyknął z oburzenia. Kolejna osoba dołączyła się i wszyscy nagle zarzucali dziesiątkę oskarżeniami. Tylko O5-1 pozostawał przy zdrowych zmysłach i pozwolił mówić archiwiście. Ten wytłumaczył, iż SCP-2000 znajdował się w placówce Yellowstone, a służył jako awaryjny system naprawy świata. Mógł on bowiem przygotować zapasowe kopie każdego człowieka na Ziemi wraz z ich wspomnieniami. Była to swoista kopia zapasowa ludzkości. Czyli mówisz, że wydarzenie restrukturyzacji CK wywołała maszyna do klonowania ludzi? Zapytała dziewiątka. Oczywiście, że nie. Odparł 10 i począł dalej tłumaczyć. Otóż, aby system był w pełni bezpieczny, postawiono go w najbardziej stabilnym egzystencjalnie miejscu na Ziemi. W środku góry Yellowstone, tuż nad tak zwanym kwiatem. Kwiat był SCP czarną skrzynką, znanym dotychczas tylko Radzie Nadzorców, 10, 1, 2 i 13. To przycisk reset dla całego wszechświata. Oczywiście to wszystko w dużym skrócie. Kwiat jest swoistym miejscem łączenia się między wymiarami, dlatego postawiono nad nim SCP-2000. Jednak okazuje się, że góra Yellowstone jest jednym wielkim wulkanem, niestabilnym tektonicznie kolosem, który w końcu musiał wybuchnąć. Dlatego dr Null dostał za zadanie zduplikowanie właściwości kwiatu i przeniesienie SCP-2000 w inne, bezpieczniejsze miejsce. Coś poszło jednak nie tak i zamiast oddzielić wszystkie wymiary od siebie, kwiat zaczął zbijać je w jedno miejsce. Dziesiątka wytłumaczył szybko Radzie, iż jeśli nic z tym nie zrobią, czas i przestrzeń przestanie istnieć, a wraz z nimi oni sami. Nastąpi scenariusz błędu rzeczywistości klasy ZK. Jedyną opcją było uruchomienie kwiatu, oznacza to jednak wejście do niestabilnej placówki Yellowstone. Czy mamy zasoby na miejscu zdolne do odpowiedzenia na czas? Zapytała jedynka. Mamy tylko jedną możliwość. Mobilna formacja operacyjna Omega-7. Puszka Pandory. Drużyna Abel jest poza kontaktem, ale udało im się skontaktować z przywódcą drużyny Iris, agentem, który oryginalnie wszczął alarm co do scenariusza CK, Adrianem Andrewsem. No to do roboty. I tutaj chciałbym zakończyć pierwszą część tego opowiadania. Mam jeszcze drugą w zanadrzu, ale widzę, że zajmie to odrobinę za długo, a nie chcę was przetrzymywać całe 20 minut na jednym filmie, więc mam nadzieję, że zadowolicie się póki co tą jedną częścią, a na drugą, w której ujrzymy Abla, Kaina.
Iris i wielu innych ciekawych bohaterów, zaproszę was za niedługo. Tak więc, ja jestem Pio. Mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś.